Poznaj Arnolda. Dziś nie zjadł śniadania, więc jest trochę smutny. To bez znaczenia. Pomożemy ci, Arni. Tak, Arni, to dla ciebie, ale pod jednym warunkiem. Musisz zjeść wszystko. Aby eksperyment zadziałał, wybierzmy odpowiednie produkty. Ciasto czekoladowe i mięso. Po zjedzeniu takich ilości żarcia zaczniesz być nieco śpiący. Słodkich snów, Arni. Prawdę mówiąc, najprawdopodobniej obudzisz się w środku nocy z okropnym bólem brzucha. Twój żołądek rozciągnie się i poszerzy. Dzień dobry, Arnold. Zrobiliśmy ci śniadanie. Im więcej jesz, tym ciężej jest ci się ruszać, przez co nie spalasz już tylu kalorii. Szkoda, że twoje krzesło nie ma kółek, co, Arni? Po kilku miesiącach będziesz wielki i ważny. Babcia byłaby dumna. Co? Boli cię serce? Złapałeś zadyszkę? To zupełnie normalne. Wysokie ciśnienie krwi i choroby serca są typowe dla otyłości. Odpoczywaj, Arnold. Pogadaj z subskrybentami. Co? W komentarzach nazywają cię grubasem? Biedactwo. Mnóstwo otyłych ludzi cierpi na depresję. Nie smuć się. Możesz zostać sławnym zapaśnikiem sumo. Sport cię uratuje. Poznaj pogromcę ciastek i niszczyciela wind. Yusako Gruba Pupa. Jesteś gotowy? Fight! Arnold! 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 Co tak się trzęsiesz? Wściekłeś się? Chyba rozumiem. Twój ogromny żołądek zaczął naciskać na płuca i nie możesz oddychać. Nie, nie umieraj! Kto dokończy tego pączka? Gdzie lecisz, Arnold? Kolejna podróż do środka ziemi?